deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Pamiętasz, jak oberwaliśmy na Pradze? Chcesz ryzykować? No. Wichura godo, że na defilada jadymy. Jakby go odesłali, to by miejsce było. Kaemista potrzebny. No. Honoratko. Do żadnego kugla nie pójdę. Trzeba mnie było stąd nie zabierać. W Berlinie jest teraz pieruńsko niebezpieczne. A to dobrze. Żelazo grube. Tu? No? W tym blaszanym pudle jakby tu tak przy. Za porę dni to wojna się skończy, przyjadę do Radka do Rice. Stop! Zdujcie się, pchaszy! Serio, widzisz, że skręcamy! Byś ty tej dziosze, bo taką mądrą mowa. Przecież nie ja ją na czołg zabierałem. Gdyby każda dziewczyna chciała... Każdą? Pierwszy raz proszę. Bo ona będzie... Bo Honorata jest moja narzeczoną. A wie o tym? Ona nie. To jej powie. Dobrze, ale zostawisz ją? Nie. Czy ja Marusię w czołgu wożę? Ech.
ojca kozoł powiedzieć, że Honorata jest moja narzeczona. Prawda? Prawda, żebym do końca wojny nie doczekał. Ale zaręczyn nie było. Pierścienia od pana Gustlika nie dostałam. No a skąd ja to teraz pierścień wytrzasnę? Mocniej trzyma niż złoty. Kakowo czorta? Kakowo czorta? Darius? Nie, ja sam do mierza. Francais. Venez, Francais, la France. Polonais. Oh, yeah. Polonais! Vive la Pologne! Vive la Pologne! Nous avons du diplôme! Mais ça se fait! Chłopaki! Ile tu żarcia! Dam ci do całej kompanii! No jakby, trzeba się gdzieś zatrzymać, nie? No dobra, tu mają gotowe, to przynajmniej mniej czasu zejdzie. Ja z moimi wrócę za 3 kwadranse. Gdzie? Koszona nie zje? Zostawcie dla nas! Wysiadaj, zostaniesz tu. Tak jest, panie gospodarze. Do wina, do wina! Aj, demoiselle! Destination Paris! Gustliku? Z rana mi honoratko sama dolewała. Dowódca nie kazuje. A co? Tam? Teraz insze prawa. Czołgowy mocniejszy niż złoty. Przebiegł nam drogę czarny kot. I napiewać. Kot mały, czołg duży. Wojna się skończy zanim do tego czortowego Berlina dojedziemy. Brawo, brawo! Brawo. Co jest? Pragnę szczęścia. Co oni sobie o Polakach pomyślą, że naród nie pijący? Piję za zdrowie przedstawicieli wyzwolonych narodów Europy. Brawo! Vive la paix! Vive la paix! Fajnie tańczy. Honoratka pięknie. Ja jeszcze piękniej, jenom się warkocz rozwiązał. Mów! Straciłaś honoratko w generalskim aucie. Jak ją znalazł? I na sercu schował. Gustlik, każdy tak samo. Jo, tak samo. Wszystko przepadło. Fini. Jo jest kaput, wiesz? No kaput. Vive la Pologne! Vive la France! Oui, oui, oui. No to wie. Siadaj! No i co? Wesoło było? Będzie wesoło. C'est ma femme. Jolie chose. C'est mon frère. Oh, non, merci. Hé. Bien sûr, oui. Tu veux quelque chose? Oh, pardon. Hein? Non, je ne veux pas. Tu veux l'accordéon? Hein? Ah oui. Tiens, pour la liberté. Oui, c'est pour toi, mon vieux. Au revoir, mon vieux. Au revoir. Którędy wracałeś? Od południa, ale pustawo. Nasi poszli dalej na zachód. Rosjanie skręcili na Berlin. Dlatego. Czereśniak, wróć! Za co to? Za pepesze dał.
broni oddałeś? Ja nie dawałem swojej. Mało tu jest jej. Za samą wolność dał. Do wozu. Adresy notowałem obywateli, sierżanci, jak będziemy w Paryżu, to się przydadzą, no nie? Wesoło było? No. To się teraz przewietrzycie na silniku. A nie. Załoga! Mam wyliść? Nie, panna honorata do KM-u. Aha. Gdzie? Tam na lewo. Wichura, trzymaj, żeby nie pospadali. Na pancerz. Na lewo? Sam idę, sam. Umierać na zadku jak na kobyle. Jak tu wleźć? No dawaj go śliczyć. Hej, do wozu. Zostanę na zawsze. Pojedzie panna honorata najbliższą okazją na tyły i tam poczeka. Najgorsze są ostatnie dni. Moja narzeczona jest w szpitalu i ja wcale nie płaczę, tylko się cieszę. Jazda! To od niej? Sam wypiłowałem. Zabierze po wojnie? Zabierze po wojnie? Można takiemu wierzyć? Na 100 kilo wagi 90 poczciwości. Można. Obywatel podchorąży pozwoli zagadnąć? Co zgadnąć? Zagadnąć. Czy czasem okazji nie było poznakomić się z załogą sławnego czołgu Rudy? Prowadź do lekarza. Strzał w piersi, stan bardzo ciężki. Do namiotu, szybko. Zostawcie. To są więźniowie z Kreuzburga. Sierżant Aganiok, do mnie. Siostro, na łóżko z lewej strony. Na rozkaz? Spotkałam załogę Rudego. Czołg mają? Mają. Bardzo mili chłopcy. Jesteśmy po Wartanguri. Po czym? Wypiliśmy, jesteśmy po imieniu. A. Jak tu chłopcom wierzyć? Litka! Wysłałam raport do dowódcy pułku. I pozwolą ci zostać? Dostałam odpowiedź. Wszystko normalne. Mogę z Jankiem wziąć ślub i zostać w Polsce. Tylko...
trzeba te dokumenty oddać waszemu pułkownikowi. Wysłać się boję, żeby nie przepadły. To możesz mi nie dać, wracam do sztabu. Kochana jesteś, a ja do Janka. Mam plan. Sierżant Taganiok! Piękna robota. Praktyka. 15 lat. Sporo się szyło. Na weselach, na chrzcinach i w okupację. Bo ja, wie pan, też z Warszawy. Tak? To jest z Mińska Mazowieckiego. Ja jestem specjalistą od zupełnie innych spraw. O, panna Marysia. Jakby panna Marysia kiedy miała mieć syna albo córkę, to tylko do mnie. Oj, to. Serio. Wprawna ręka. I szczęśliwa. A tutaj to... Prawdę mówiąc, ja nie lubię strzałów. Pokojowa natura. Dziękuję. Nazywają mnie Zadra, kapral podchorąży. Ja też dziękuję. A ty zasz to? Że obywatel sierżant pozwala sobie operującej pomagać. Ja wywiedział się u podchorążego. Przyjechał samochodem. U was jest maszyna. Jest. Chorąży, do trzeciego namiotu. Już idę, już idę. Biegnij, przyprowadź stryja na wzgórza pod bunkry. Padwizjosz? Za całusa choćby do Berlina. A. Mieliśmy wejść do Berlina od wschodu, ale teraz musimy zmienić zamiar. Szpandał jest po tamtej stronie. Trzeba, znaczy się, nam jechać tak, od zachodu. O tak! Transport zapewniony. Do Berlina mój grad wytrzyma. Rzecz w tym, że bez mundurów zaraz łapią. Dobrze byłoby, żeby panna Marysia w naszym mundurze, w polskim. A dlaczego? Na kontrolnych punktach mniej sojuszników niż swoich pytają. Jośku! Tak? Idziemy. My o mundurach, a pan podchorąży może o broni pomyślą. Broń jest, co tu myślę. Marysia? Jakby cię złapali, to nawet zgoda dowódcy armii nie pomoże. Prawda. Co robić? Poczekać. Przecież to już tylko kilka dni. Szerego Jedrzawełu melduje swoje wejście. No? Ja bym potrzebował. Nie rusz. Tam babskie mundury. Kurtka rozpruta i w plecy wieje. Tak i mów. Tak jest. Siadaj i szyj. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. Czego? Niedawno zmieniane, czystych nie dam. A ja też bym i nie wziął. Odpatrzę, ja taki patrzę i tak sobie myślę. Oj, blada nasza pani kapral, oj, blada, bo w namiocie siedzi, promieni słonecznych nie widziawszy. Wojna, nie czas się opalać. No wojna już na ukończeniu. A czasami ze spaceru pożytek większy niż z roboty jakiej. Niby jak. A jakby na przykład sierżant jakiś, no może już i nie najmłodszy, ale jeszcze do rzeczy. Miałby pani kapry coś do powiedzenia, a?
Niech mówi. No jest rzecz, że obojętnie wszędzie powiesz, a inną tylko pośród przyrodniczego lona, w wiosennym slonku, a nie za przeproszeniem, izwinicie, przy gazjach, choćby i świeżo z prania przybywszych, a? Katarzyna. Konstanty. Szyjesz, mały? Szyję. No to szyj. Póki co. Panie Konstanty. Proszę. Jak mamy iść? Tak idziemy. Do lasu wjedziecie. Prawda. Miał mówić? Też prawda. Otóż pani Katarzyno, wojna już na ukończeniu, wiosna nastała, ptaszka każda, jak na ten przykład, jaskółka, wróbel, szpak, żoworonok, cójka, bocianiuk, sroczka. Powiedzmy, panie sierżant, krótko. Oraz inne ptaki. Oraz inna ptaszka. Gniazdko wije. Cóż z tego, że wije? Otóż to, że człowiek, którym przecież mądrzejszy stworzony został, też o przyszłości winien pomyśle. Panie Konstanty, pan jak co powie, to już powie. Pani Katarzyna łaskawa bardzo. Znaczy, po kolacji. Ciekawa jestem, jak też pan sierżant opowiadania dokończy. Zwodnice baby. Mówi, jedzie, a nie jedzie. Jeżeli stryj pozwolą, to ja też zostanę. Nie może być, Józku. Gdzie jeden szawelu, tam drugi szawelu. Ot co? Hop, hop! Hop, hop! Ja na spacer. Może przejdziemy się razem? Obywatel chorąży tam? Tam. A my właśnie izwinicie w stronę przeciwpołożną. A właściwie dlaczego wy w mundurach? Co wy? Uciekacie? Do Berlina. Ale człowieku, przecież tam najstraszliwsze bomby i granaty. Otóż to właśnie. Ale
Komendant głowę mi urwie, że was nie zatrzymałem. Otóż to. Może nawet każe rozstrzelać. Otóż to. No prędzej! Nie, nie zostanę. Sam? Z komendantem nie zostanę. Stać! Poczekajcie! Ja z wami! Oddasz to pułkownikowi, tylko pilnuj jak oka w głowie. Powiesz, że musiałam zostać w szpitalu. Zachorowałam nagle. Na serce? Ty, przecież nie z tobą się umawiałem. A co, ja ci się może nie podobam? No jedź! Zatrzymaj się tu! Benzyna, olej, ropa, wszystko co chcesz. Prądu nie ma, ale ręczne pompy działają. Dobra. Wichura, tankuj do pełna. Tylko szybko, bo ci wypiją. Ty, chodź, zobaczymy co w mieście. No, piwa bym się napił. No to chodźmy. Dawaj. Kapral Wichura obejmuje dowództwo. Tak jest! O, nieładnie. Daję wam do wiwatu. Co nam daje, to psiń, co ci do tego. Co zrobisz, żeby znowu było dobrze? Najpierw kubeł wody na łeb. Szeregowy czereśniak! Zatknijcie to, gdzie trzeba. No. Może ja bych mogła u dowódcy za panem Guspikiem poprosić? Panna Honoratka to niech swego pilnuje. Przez tego marnego kota i przez pannę Honoratkę to wszystko. Odesłać mnie chce. Dobrze, dobrze chce. A dlaczego do Niemca? I to jeszcze do Obergefreitera, jak ja u generała służyła? Między Obergefreiterami dobrzy ludzie bywają. Ja tego Kugla znam. On plutonowemu Jeleniowi to by wszystko. Krzywdy panience nie zrobi. Widziałeś skurczybyka? Musieli nasi prędko tu przeskoczyć. Zostaw to. Dziury w obrazku będziesz robił. Put. Patrz, piwo jest. Gdzie? No, już.
to co? To skurczybyki, no. A i czego tłuczesz, ty? Im to już niepotrzebne, same marsze. A jak? Ej! Głupia zabawa. Tak. Masz, napij się, pieronie, chłodne. Nie. No pij. My ekstra wyszli, Janek, żeby ci powiedzieć, że już ani kropli. Nigdy. Nigdy. Nie. Nigdy? No chyba, żeby się zdarzyła jakąś pieruńską okazję. Tak. No. Nie. Dawaj, 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 dawaj. Biegiem, biegiem! Cześć! O, jak ci? Eba! Francuzy! Amunicje do chałubicznych naszych wożą. Gdzie ty puszki? A ty kto? Komandir. Enaricen. Точно. A dziewuszku weźmiesz? Prosimy. Oto niech cię głowa nie boli. Moja dziołcha będziesz wiózł. Nie dość, że do Niemca, to jeszcze bolszewik nie będzie wiózł. A ty nie bespokoj się, dziewuszko. Dowieziom. Czesne komsomolskie dowieziom. Co on powiedział na koniec? Powiedział, że jak Boga kocham, że dowiezie. Chodź. Nie. No, spasiba. Tylko z Patryty. Ładno, spara. Встретимся в Париже. Ну, девушка, давай, пора. Ну, чего? У нас гадают, что большевик не страшный. Byle go przeżegnać. A u nas mówią, że to paliaczka nie straszna, tylko kwiaty trzeba podarić. Nasz pandał? Da, nasz pandał. A nasz tank 102, widzieli? Widzieli, my z nim gorzące w mieście brali. Rozwiedczyki tam też byli. A jaki dowódca? Normalny, tylko u niego jest jak u generała. Tak jak u mnie? Da, da, takie, że li. Dziękuję. U niego w kabinie dziewczyna. Zaraz dogonimy Rudego. Dalej nie jadę. A to czemu? Jakby Magneto zobaczył całe to towarzystwo, doganiajcie sami. Ależ panie podchodzą. No już. Ej. A jakby kto pytał, to nie ja was wiozłem. To my się nie znamy. Na piechotę dojdziecie niedaleko. Dojdziemy, dojdziemy. Całusa obiecałaś? Nie ja obiecałam. No, no. A jakbyś ich zobaczył, to powiedz, żeby poczekali trochę. Dobra. Pa.
żeby tak choć w velocypedy posiadać. Tyle, co odjechali. Oprzedwszy miasto, na drogę natrafimy. Może kto i podwiezie. Przez miasto szybciej. Między domy lepiej bez potrzeby nie wchodzić. Ludzi jakby nie było. Biegniemy? Józku, idąc z prawej, ubezpieczasz w lewo, a pan Nalitka przeciwpolożnie. Exitus. Będą na nich czekać w domu. Nic tu po nas, chodźmy. Chorąży Zubryk! Na velocypedach! Będzie poręczniej. Józku, jedziemy. Niespokojny jeszcze czas. No co, nie podoba ci się? Świetnie, rąk, co? Tak się drzecie, że się niedobrze robi. Zatrzaśnijcie, kurde płazy! Mogą mieć gołębiarzy na dachu! Przecież nie przeszliśmy frontu!
No to widocznie szkopy przerwały front i pryskają na zachód. Ja skoczę rozpoznać, a wy jedźcie na rakietę. Cześć! Myślałem, że już was nie znajdę. A gdzie brat? Magneto! W przodzie! Ty powiedz mu, żebym z wami został. Powiem ci coś takiego, że... Dobra, poproszę. Ty wiesz, ta twoja dziewczyna... Odłamkowym. Niżej celować! Ognia! Ognia! Dawajcie! Tutaj! Tutaj! Ognia! Uwaga, Niemcy na górze! Nie, z propagandowej. Sierżant, podchorąży Staśku. Twarda obrona. No twarda, no jakże mogło inaczej być? Działonowy zginął, wóz propagandowy spalony, a samochód od chałubicy rozbity. No to jakże mogliśmy wiać? Jak to, wóz propagandowy i chałubica, to kto kogo miał wspierać? Zapalicie? Ojciec prosił, żeby nie palić. Co ty, całą bibliotekę po kieszeniach nosisz? A nie, ale... Ja wprost ze szkoły politycznej, a że wiersze czasem piszę, to dali mi ten grający wóz. Powiedzieli, naprawione ciało goni brygadę. Zaprowadzą cię na miejsce. No i nie zaprowadzili. A nie, no bo... Bo trafiliśmy pod obstrzał. Magneto! Magneto! Zostaw, po co ci to? Gdzie są stanowiska chałubic? Mówili, że zaraz za szosą. No tak, ale szosa zajęta przez Niemców. Wyrwali się z berlińskiego kotła. Słyszycie? Ciszej! Jak szkopy przerwą zewnętrzny front, to trafią nad Łabę. Wszystko jedno, i tak ich tam Amerykanie nakryją. Nakryją, ale szkopom to nie wszystko jedno. Co to, wierszyki? Zostaw to. Teraz potrzebna jest mapa, dobry plan miasta. Mapa?
Mapę też mam. Pergamo. Rzymskie muzeum. Narwali się na nas, myśląc, że szosa będzie otwarta. Ale dostali łupnia i dali spokój. Lada godzina naście przyślał jakąś jednostkę z rezerwy. No dobra, nie chciałem. No ale teraz trzeba się iść cicho. Dla nas ważny każdy kwadrat. Jakby tak podejść po ciemno. Bez światła, bez strzału. Tomy! Szukaj magneta! To jest. Dawaj. Co chcecie mnie tu z chałbicą zostawić? Nie. Chałbice na hol. Działon na wóz jako desant jazda. Zawsze miał szczęście. W budzie na boisku. Krąży Zadra. Obejmiecie dowództwo. Tak jest. Na skrzyżowanie. No jak, pusto? Tymczasem spokój. Dalej na rowerach. Druga brama. Bierz bez strzału. Hände auf!
Juśku! No co wy? Oczu nie macie? Nie złoś się, ojciec, nie złoś, od Niemców idziecie. Zawróciliśmy, bo poprzez szosy nie można. Tam Niemców jak mrówków. Rowery mnie zmyliły. Teraz forsujemy szosę. Czołg mamy, jest ciemno, powinno się udać. Tak idziemy! A, ale pod jednym warunkiem. Ani słowa dowódcy. Dobra. Oszaleliście, przecież tam Niemcy! Co jest? Nic specjalnego, podgarnąłem 4 lufy z piechoty. Jedziemy. Trzeba decydować. Dobra. Janek, a? Zdaje się, że widział, ale przed co? Coś widział. A nie, nic. Dobrze, że honorata odesłał. Miałbych teraz Pietra za dwoje, bracie. Z wozu. Zdjąć maskowanie. Byłaś, Tomuś. Chłopaki, ruszacie na znak rakiety, dobra? Gotowi? Tak. No to uwaga. Panie podchorąży. Panie podchorąży, Kosz mówi, że pan podobno wiersze układa. A tak, układam. To ja miałbym do pana interes. Wichuraj. Staśku, teraz czy potem? To może potem, bo już idę. Piechota z nami? Z wami. Dopóki czołg nie wystrzeli, idziemy na paluszkach! Tam przecież Niemcy! A potem z przytupem i z przyświstem. Thank you.
stoję! No gdzie stanął? A bo co? Daj parę metrów do przodu. A, dobra, dobra. Melduj się, bo to ten, którego szukasz. O cholera, trzeba mieć pecha. Kazali wam do sztabu czołgiem wjeżdżać? Obywatelu pułkowniku, pakiet ze sztabu armii. Melduje sierżant Kos. Oprócz czołgu mam 4 piechurów, 5 zwiadowców. Haubice z działonem bez dowódcy. Za godzinę ruszamy. Jedziemy do Charlottenburga wspierać naszą pierwszą dywizję. Pojedziecie z nami. Haubice włączymy do baterii. Resztę możecie zabrać jako swój desant. Tak jest. Dziękuję wam w imieniu brygady. Nie spodziewałem się, że może mnie ktoś tu znaleźć w tej kaszy. I to w dodatku w nocy. O! Dobry! Gdzie Janek? Janek, pójdź tu, Pierunie, podziwaj się. Podziwaj się, kto nas w ataku osłanił. Już zdrowi. Cześć, jak palusze? Cześć! Marusia? Przepraszam, że ja. Marusia w szpitalu. Nie goi się. Nie, w porządku. Co? Nic. Załoga gdzie indziej, patrz! Czemuś zwiała? Bo chciałam być bliżej ciebie. Żarik, nie podglądaj. Tu siedzi wej. Nitka! No i czego się gapisz? Grześ. Widziałeś? Co? Olgierd. Kogo? Tam idzie. Kto? To był Olgierd. Jeżeli to jest żart, to bardzo głupi. Coś się nadał. W taką noc się może wszystko przewidzieć.